Cześć, witajcie, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj najdłużej wyczekiwany materiał, odkąd zacząłem nagrywać i streamować na YouTube. Dzisiaj, moi drodzy, jak to przystało na pierwsze filmy z kamerką, zrobimy sobie oczywiście QA, bo takiego filmu nigdy na moim kanale nie było. I myślę, że po prostu pytania zadane wprost od was będą lepsze niż tutaj głupie gadanie o sobie. To zacznijmy sobie od razu pytanie od Huberta. Czy pamiętasz swoje pierwsze FUT Champions i jaką rangę tam zdobyłeś? Tak jak Hubert napisał, choć nie do końca, bo FIFA grałem już dużo, dużo wcześniej. To, to faktycznie FIFA 19 była moją pierwszą grą online, czyli taką, którą grałem więcej futa niż tryby offline. No, w większości w moim przypadku to akurat była kariera. Moje pierwsze FUT Champions, właśnie FIFA 19, nie było w pierwszy weekend po wyjściu gry, tylko troszkę później udało się wtedy wbić elitkę 2. To była końcówka października, początek listopada I na tamten moment, jeśli dobrze pamiętam, to miałem około 250 subskrypcji. Na kanale od września odkąd weszła 19 pojawiały się filmy z Alexa Huntera jak i Kariery. Ale tak właśnie było i na jednej z transmisji właśnie stwierdziliśmy, gdzie było z 5 osób. Czemu by nie zagrać właśnie ligi weekendowej i potem właśnie każdy kolejny tydzień to były nowe zmagania fu Champions. Kanał cały czas się rozrastał, aż do właśnie pamiętnego streama w pierwszy weekend styczniowy. Udało się wbić wtedy pamiętną 30,30,00, około 1200 subskrypcji, i w meczu o 30,00, właśnie na tamtym pamiętnym streamie, było ponad 5,5 tysiąca osób. Właśnie wtedy w jeden dzień udało się uzbierać 4,5 tysiąca subskrypcji. I wtedy stwierdziłem, że no, co, coś z tym jeszcze trzeba zacząć się na, chyba na serio. No i tak wyszło, że siedzę tutaj do dzisiaj. Chcemy z kolejnym pytaniem. Szymek, jak to się stało, że tak dobrze wszedłeś w FIFA 19? Dobrym wejściem w FIFA 19 tego nie nazwał, ponieważ ja nie zaczynałem tak naprawdę, kiedy ta FIFA wchodziła, Tylko właśnie ten miesiąc dwa później, dlatego tak praktycznie przez cały rok kaleczyłem, troszkę odstawałem ze składem. No ale faktycznie, no Elitka 2 jak na pierwsze FUT Champions w FIFA 19, myślę, że jest to całkiem fajny wynik. W FIFA 18 zagrałem dwa albo trzy FUT Champions takie pełne. Wtedy właśnie była to Elita 3. Odejdźmy teraz troszkę od tematu związanego z Fifą, bo kolejne pytanie właśnie dotyczy realnego świata piłki nożnej. Twój ulubiony klub to oraz ulubiony zawodnik. Moim ulubionym klubem, co już bardzo często mówiłem na streamach, jest oczywiście FC Barcelona, a ulubiony zawodnik to Leo Messi. Czy planujesz przyszłość z Fifą w sensie kariery pro playera i ciągłe rozwijanie się na tej płaszczyźnie? Dokładnie tak, moi drodzy, kiedy ja to nagrywam, mamy 5 września i od dzisiaj oficjalnie jestem zawodnikiem Arsenal Team i w FIFA 20 będę tworzył duet wraz z bj Jakimi sportami się interesujesz i w jakie gry grasz oprócz FIFA? Pozdrawiam. Pozdrawiam Filipek również, jeśli chodzi o inne sporty, to śledzę NBA oraz Żużel. Pozostałości to raczej tylko jak Polska gra wszystkie turnieje oglądam czy siatkówkę, czy skoki narciarskie, to tak, no ale nie interesuje się tym na co dzień. Myślę, że ty tym możemy zostać, a tymczasem Krzysiek pyta, czy rzucisz wyzwanie FIFA Beotowi lub Liskowi? Rzucę wyzwanie, oczywiście rzucam wyzwanie Beot lisek Czekam panowie na nasze pojedynki Fifa 20. <grych> Od której FIFA grasz? O tym już mówiłem, że moją pierwszą FIFA właśnie, którą gram online więcej niż offline jest Fifa 19. A tak ogólnie pierwsza, którą zagrałem, to FIFA 08. Jak trenujesz? Jak skoczyć na taki poziom? I czemu nie bierzesz udziału w turniach EA? Było mój, że po wbiciu 27 minut dostaje się maila z zaproszeniem. Szczerze to myślałem, że chodzi o wiek, no ale tekst jest mody, a gra. Dzięki wielkiej maci, już spieszę z odpowiedzią. Wiecie, może zacznijmy tego, jak trenuję? No to w tym roku, właśnie, to była taka głównie niestety tylko metoda prób i błędów. A dlaczego nie biorę udziału w turniejach od EA? No to już mówiłem wielokrotnie. Tak jak napisałem, wystarczyło być 27 zwycięstw Ale do tego trzeba również ukończyć 16 rok życia Czy masz zamiar zrobić inną serię z FIFA niż Road to Glory? Oczywiście wymyślam już nowe pomysły na nową Fifę Myślę, że regularne odcinki będą się pojawiać od około 12 września Bo z tego co kojarzę to właśnie wtedy wychodzi Fifa Demo Ale dobrze moi drodzy, to by było na tyle jeśli chodzi o pierwszy materiał Z kamerką pierwszej Q&A, mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście Dzięki za jesteście przez ten pierwszy rok Fifowy Chyba 20 będzie dużo lepsza. Do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się.